Cześć, jestem Szyma Krasiński, to jest kanał Fizjonauka, czyli to miejsce w polskim internecie, gdzie rozmawiamy o masażu, fizjoterapii i zdrowiu w ogóle. A dzisiaj zapraszam Was na krótki, choć dość istotny film z diagnostyki funkcjonalnej. Powiemy sobie o tym, jak rozróżnić, czy nasz pacjent ma dolegliwości ze strony stawu, nerwu czy mięśni. Zapraszam do oglądania. W dzisiejszym materiale pomoże mi moja żona. I od razu zaczniemy z grubej rury. Powiedzmy, że mamy ból w okolicy stawu łokciowego. Ale nie jestem pewien, czy to jest ból pochodzenia stawowego, mięśniowego, czy może bolą nerwy i one dają dolegliwości właśnie w tej okolicy. Dlatego pierwsze, co ja robię z nowo poznanymi pacjentami, jeżeli chodzi o diagnostykę, to robię tak zwaną diagnostykę różnicową ponieważ okazuje się, że wszystkie z tych trzech struktur, czyli stawy, nerwy, mięśnie reagują w innych momentach i na inne działanie. Powiedzmy sobie o stawach. Stawy, czyli połączenia między kośćmi. Jeżeli są jakieś dolegliwości ze strony stawów, np. choroba zwyrodnieniowa, czy coś jest w stawie, czego nie powinno być, nie wiem, co się dostało do tego stawu, będzie reakcja wzmożona, czyli będzie ból w momencie, kiedy zbliżę powierzchnie stawowe do siebie, Czyli dokonam tak zwanego testu kompresyjnego. I dla stawu łokciowego będzie to dosyć łatwy test. Chwytam za przedramię, chwytam za ramię i zbliżam je do siebie. Jeżeli wystąpił ból, to kolejne testy będę starał się przeprowadzić właśnie w stronę stawu, ponieważ ten wskazuje na to, że staw boli. No okej, okay, ale powiedzmy, że ból nie wystąpił. Za to moja modelka zgłasza, czy moja pacjentka zgłasza dolegliwości w czasie ruchu. No więc w takim razie, proszę, żeby wykonała dwa ruchy, a w sumie jeden, już mówię. Ruch czynny, czyli samodzielnie zegniesz łokieć. Ok? No i teraz powiedzmy, że boli. To drugie, co robię, to ja, czyli biernie wykonuję ten ruch, ja zginam łokieć, ty mi w żaden sposób nie pomagaj. I teraz. Co tak naprawdę się stało? Jeżeli ból występuje przy ruchu czynnym, czyli takim, gdzie wykonuje go pacjent, a nie występuje przy ruchu biernym, czyli takim, gdzie ja go, wy gdzie ja go wykonuję, to bardziej podejrzewam mięśnie, bo przy pierwszym ruchu, tym czynnym, mięśnie były w napięciu, mięśnie zginacze stawu łokciowego, nie? czyli biceps i ramienny. Mm, przy tym drugim te mięśnie nie działały ponieważ to ja wykonałem ruch. No dobrze, a co jeżeli boli w czasie pierwszego i drugiego ruchu, czyli tego czynnego i biernego? Wtedy bardziej podejrzewam nerwy, ponieważ w obu tych ruchach doszło do przemieszczenia się kończyny, czy części kończyny i rozciągnięcia nerwu. Proste, proste. Mogę sobie to dalej diagnozować poprzez rozciąganie już nerwu, wykonując na przykład badanie nerwów według Butlera, ale o tym w innym filmie. Więc mamy bardzo szybką, wstępną diagnostykę. Staw, mięsień, nerw. Proste, proste. I to tyle. Jeżeli ten materiał był merytoryczny, spodobał Ci się, kliknij przycisk subskrypcji, najlepiej z dzwoneczkiem, żeby być informowanym o kolejnych materiałach, daj łapkę w górę, zostaw komentarz, to pomaga budować zasięgi temu kanałowi. Do zobaczenia w kolejnych filmach.